Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. W tym szczególnie radosnym czasie wielkanocnym ponownie stajemy na Golgocie pod krzyżem naszego Pana. Dziś Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Maryja jest naszą Matką i Królową. Jest Królową, dlatego że jest Matką Króla, którego Królestwo jest wieczne i nieprzemijające. Ale jest również naszą Matką, ponieważ Jezus w ostatniej chwili swojego życia, niejako w testamencie ostatniej swojej woli, dał nam Maryję za Matkę. Macierzyństwo Maryi względem nas ma przede wszystkim wymiar duchowy. Ona jest Matką, dlatego że jej biologiczny Syn, Jezus Chrystus, stał się naszym bratem. Przez krew swoją pojednał nas z Bogiem Ojcem, czyniąc z nas adoptowane dzieci samego Boga. Akt adopcji dokonał się z chwilą śmierci Jezusa na krzyżu. Właśnie od tego dnia jesteśmy również dziećmi Najświętszej Maryi Panny. Warto dziś zapytać się, jaka jest rola Maryi w moim życiu. Czy szczerze miłuję Maryję jako Matkę naszego Pana i moją własną Matkę? Czy uczę się od Maryi, jak być chrześcijaninem, uczniem jej Syna? Wielu świętych miało żywe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. A jakie jest moje nabożeństwo do niej?